Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drogi widzów, ponownie już chyba, jak dobrze pamiętam, w 9 bądź nawet 10 misji. Dobra, to jest w tej chwili nieistotne. Witam was, Nathan Szatan, i zapraszam was na kolejną misję Old Joya. Miejmy nadzieję, że teraz nas przyjmie, także sprawdźmy, wejdziemy czy nie wejdziemy. A jednak wejdziemy, dobrze. To dzisiejsza misja nosi kryptonim Dead Skunk in the Trunk. W polskim znaczeniu to by oznaczało trup w bagażniku. Right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, all right? No więc tak, zadaniem naszego protagonisty, czyli Clouda Spina, będzie dotarcie do pewnego pojazdu znajdującego się w Callahan Point. Haczkiem, który dotyczy, jest to, że zawiera w sobie trupa, który znajduje się w bagażniku. Także musimy dotrzeć na kartę. A co następnie z tym samochodem trzeba zrobić? Trzeba nim dotrzeć do latarki w Harwood. Zablokujemy mu drogę, ponieważ to jest jeden z braci Forelli, który będzie chciał nas zatrzymać. Więc lepiej się spieszmy. Dobra, jakoś udało się. Dobra, chyba udało mi się na razie ich zgubić, także nie jest źle, moim zdaniem. Poproszę Rise FM, bo Nirvana może nie przejść na YouTube. O, dobra. Teraz trzeba obrać ten zakręt. Nie, ja pojadę normalnie, bo ja tą misję tak naprawdę wykonuję drugi raz i zawaliłem tutaj, wjeżdżając przez starą drogę do tunelu Porter, czy jakoś tak. No i zniszczyłem samochód. A tak to pojechaliśmy spokojnie, zmieniatarka teraz bierze w samochód, wykonuje swoje zadanie. Także nie powinno być problemu, gdzieś zaraz powinni pojawić się bracia Forelli, albo się nie pojawią. Ja w tym czasie biorę tą furgonetkę i powoli wracam do swoich kryjówki, bo już wiem, że zadanie będzie wykonane. No i dobra, zaliczyliśmy misję, 10 tysięcy żeśmy zarobili, teraz mogę spokojnie wrócić do kryjówki. Także dziękuję wam serdecznie, drodzy widzowie, za oglądanie tej misji. Była to kolejna misja od Joya i miejmy nadzieję, że wykonamy następną w przyszłym odcinku. Jeśli nas oczywiście dopuści do interesu, także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, drodzy widzowie. Cześć!